bezdomnych psów w radomskim schronisku czeka na adopcję. Taka adopcja to dobry pomysł, szczególnie kiedy chcemy adoptować psa dorosłego, bo znamy jego wygląd, jego wielkość, jego charakter, a przy okazji możemy zyskać oddanego przyjaciela. Chcemy przełamać stereotyp, że pies kupiony jest lepszy od tego przygarniętego ze schroniska i sprawić, żeby psiaki właśnie z tego schroniska odnalazły nowe domy i kochających właścicieli w ramach akcji Nie kupuj, adoptuj. Co tydzień Iga, wolontariuszka schroniska i wielka miłośniczka czworonogów, przedstawi nam sylwetkę jednego psiaka. Oto pierwszy z nich. Dziś chciałabym Wam przedstawić Colina. Colin to, jak widać, piękny pies w typie owczarka szkockiego coli. Ma około 5 lat i szuka domu. Colin został znaleziony na ulicy Wośnickiej. Wszyscy byli przekonani, że to tylko kwestia dni, kiedy zgłosi się stęskniony właściciel po swoją zgubę. Niestety, mijają tygodnie, a po Colina nikt się nie zgłasza. Dlatego właśnie Ty możesz dać Colinowi prawdziwy dom. Colin uwielbia pieszczoty, wszelkiego rodzaju głaskania, miziania. Od razu przewraca się, jak widać, na plecy i czeka na więcej. Colin uwielbia również dzieci. Kiedy został znaleziony na ulicy Wośnickiej, to właśnie one go otaczały i prowadziły niczym lwa pośród swojej gromady. Jest również przyjazny dla innych zwierząt. Colin nie najlepiej radzi sobie w schroniskowym boksie, stąd widoczna rana przy nosie, ale na pewno przy nowym właścicielu szybko się zagoi. Wystarczy tylko trochę pieszczot i czułości, której na pewno tak bardzo tutaj mu brakuje. Jeżeli chciałbyś zaadoptować Colina, porozmawiaj z najbliższymi, rozważ wszelkie za i przeciw, a kiedy padnie decyzja na tak, przyjedź do radomskiego schroniska i poznaj go osobiście. Pamiętaj, adoptując Colina nie zmienisz całego świata, ale na pewno zmienisz cały świat Colina.